Siemanko, jestem Lucek, to jest Midnight Club Los Angeles. Teraz dostępny na Xboxie One, ja gram na Xboxie One X. We wstecznej kompatybilności jest to gra z Xboxa 360, w którą nigdy nie zagrałem, a ponoć jest bardzo podobna do klimatem do Need for Speed Undergrounda, więc też będziemy mogli tu prawdopodobnie tunigować furki. To jest sam początek gry. Też sobie dopiero co wybrałem ten samochód, to jest Nissan i mieliśmy do wyboru trzy samochody, był też Golf MK1 prawdopodobnie. I teraz tak, możemy tutaj kogoś wyzwać na pojedynek prawdopodobnie. Prawdę mówiąc, jestem bardzo zielony, jeśli chodzi o tę grę, naprawdę nic tutaj jeszcze nie ogarniam. I wszystko jest dla mnie bardzo nowe. Tak sobie klikałem na oślep różne przyciski na padzie jadąc do przodu i na przykład możemy zrobić coś takiego. Możemy jeździć na dwóch kołach. W stylu arabskim trochę. Znaczy, ja myślę, że to będzie potrzebne do unikania jakichś tam korków czy coś, jak się to wymasteruje, może być naprawdę ciekawie. Ale będąc takim fanem NFS-ów i tak dalej, no jest to dziwne. Tu będziemy mieli dostęp do motocykli prawdopodobnie też. To jest sam początek gry, nie przeszedłem tutaj nic, więc jestem totalnie zielony. Jeśli ktoś z was w komentarzach ma jakieś protipy odnośnie tej gry, to piszcie od razu. I teraz tak, mamy coś tutaj tak, znaczy pod przyciskiem A na padzie, czyli tym na dole, jest chyba ręczny, z tym, że on bardzo dziwnie działa, jeśli się jedzie już z jakąś tam prędkością. A propos prędkości, to mamy tutaj w milach na godzinę, tak jak w Stanach Zjednoczonych jest. I nie da się tego zmienić tutaj w grze, możemy mieć tylko mile. No i właśnie, teraz jeśli wciskamy sobie ten niby ręczny podczas dosyć szybkiej jazdy, tak jak teraz, to włącza się nam tryb driftu, tak? Samochód zaczyna tak jakby... Nie ma nad nim takiej fajnej kontroli, nie jest przyczepny. Nie zachowuje się to jak ręczny, tylko samochód robi się taki driftujący wtedy, no. Nie zwalnia, może tak. Ale jeśli stoimy w miejscu i próbujemy ruszyć, wciskając sobie ten przycisk A, no to samochód wchodzi na wysokie obroty i nie chce ruszyć. Tak czy inaczej, zawsze byłem ciekawy tej gry już wcześniej, bo to nie jest chyba pierwsza część jej. I nigdy nie mogłem w nią zagrać, bo nigdy nie miałem konsoli i zawsze chciałem spróbować zobaczyć, o czym ta gra jest, jaka jest, zwłaszcza dlatego, bo testowałem sobie wszystkie i przechodziłem wszystkie wyścigówki tego typu na moim kanale, więc byłem ciekawy, Midnight Club był ciekawy na moim kanale także. Teraz mam taką opcję, że mogę sobie go przetestować, no i sobie testuję, sprawdzam, patrzę, jak się mi w niego będzie grało. No grafika jest jaka jest, to jest już stara gra, jest, to nawet nie jest remaster na konsolę, więc są tutaj tylko 30, jest tutaj tylko 30 FPS-ów, czyli nie jest zbyt płynna, ale jest ok, no. Na tryb multi nie możemy tutaj chyba liczyć nawet. Nie wiem, czy jakikolwiek tutaj był. U-turn, serious become ok. Chasing. To jest chyba sam prolog, tu poznajemy te główne postaci. Trzeba przyznać, że twarze wyglądają całkiem ok, jak na tamte lata. I ważne, że ruszają im się usta. No to jest cutscenka, nie? Więc... Cutscenki w Undergroundzie na przykład jedynce, czy nawet w dwójce. Dwójce to były takie komiksowe nie cutscenki, nie? Ale... O, jaka furia. What's up, man? Talk to you later. Later, Lester. Okay. It's my boy. Give it up. It's my boy. Man, we gotta work on that. So have you, man. And you gotta work on shutting your mouth, fool. Man, I knew Tony was right. You can drive. You can drive. Ooh, janky. Yeah, you know what? Trevor and his boys race out of this park. Trevor tutaj jest. Ej, to jest Los Santos swoją drogą. To jest to samo miasto, co w GTA 5. I jest tutaj też Trevor. Tylko, że tutaj Trevor jest chyba taki nie najgorszy. No i jest Carol też. Cool, thanks. No i dobra, co my tutaj mamy? Insek, content... Dobrze. Czyli tutaj mamy różne misje.
Okej, okay, mamy różne poziomy trudności, czyli ten pomarańczowy to jest chyba najtrudniejszy w tym momencie, a później czerwony będzie najtrudniejszy. Okej, okay, więc tutaj mamy tak, poziom zielony, poziom żółty i pomarańczowy. Za każdy poziom... A, tutaj mamy też pokazane, z kim będziemy się ścigać, tak? No dobrze, to tutaj są jakieś stacje, widzicie, paliwowe. Są te stacje paliwowe, tam można sobie podjechać i naprawić samochód i coś jeszcze zrobić. Nie wiem, czy nie zapisać grę. Zaraz zobaczymy, bo tutaj jest ta stacja blisko. I wiem, że można naprawić samochód, to na 100%. I chyba nawet naprawia się za darmo. Teraz cię wjeżdżę. O, jest. Dobra. Wjeżdżamy w tę ikonkę. Teraz możemy full fix. I może, i gdybyśmy mieli tutaj nitro, są super. Gdybyśmy mieli nitro w tym samochodzie, to też moglibyśmy sobie na stacji je uzupełnić. Także nie jest tak, że nitro nam się uzupełnia, jak mijamy z dużą prędkością samochody, jak w Need for Speedach, tylko musimy sobie je uzupełniać na stacji, co jest trochę bardziej realistyczne. A propos realizmu, zobaczcie na to. Pyk. Mamy widok z kokpitu. Czujecie banie? Normalnie widok z kokpitu, tak jak w Fordzie. Możemy sobie go w każdej chwili włączyć, chyba w każdym samochodzie, no raczej w każdym, bo przecież... Bez przesady, to jest gra konsolowa, no musi być dopracowana. Nie, ale wiecie co mi się nie podoba na przykład? Nie podoba mi się, że w tej grze jest zajebiście ciemno. Oczywiście jest to noc i w nocy przeważnie jest ciemno. Z tym, że... No, nic nie widać, cholera. Nic nie widać. Teraz się zrobiła ogólnie noc, ale chyba mamy tutaj cykl doby całkiem, no cały taki, że możemy mieć dzień i noc, no krótko mówiąc. Kurde. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy jakiś garaż. Hollywood Auto. Nie wiem, co się tu robi. Zaraz zobaczymy. A, pewnie tuninguje się, okej? Okay? You don't look like a trust fund baby masquerading as a movie producer. Why the F you hanging out with him? We've got friends in common. Fair enough. All kind of good taste, eh? What can I do for you? You tell me? This is a full service shop. Full service shop. Performance, body, lights, pants. Okej, okay, czyli tu będziemy mogli sobie wszystko przerabiać. Ciekawe, czy są jakieś bodykity poszerzające do aut. Hey, there was just a guy in here, Martin. Also a friend of books. At least he was till he got bored with the scene. Or any scene, nothing organized, that's his new vibe. Said he'd be on the strip, you know, red Chiroc. Red Chiroc. Okay. Maybe. Fair enough. Gdzie mogli się też ścigać. Nie wiem, czy tutaj się na wyścigach wygrywa jakieś samochody. Czy są jakieś takie wyścigi, gdzie się wygrywa te samochody. Ale chciałbym zobaczyć, co mogę już teraz tuningować w moim samochodzie. Dam, daram, dam. Dobra. Manage wheel calls. Możemy sobie repair. Okay. Przecież dopiero co naprawiły. Sell. Możemy sprzedać. Okej. Okay. Teraz naprawiłem. I teraz tak. Tutaj nic nie możemy sobie jakby zrobić. Wilco Showroom. O, i tutaj mamy samochody dostępne już teraz. No tego gnoja wcześniej nie miałem. Bym wziął tego Datsuna. Mamy tak. Golfa MK1. Mamy Silvię. A, to ją mam. Okej. Okay. Mamy tego Datsuna. Mamy Sirocco. Mamy sobie Chevroleta. Mamy bardzo fajne samochody, kurde. Jest Mitsubishi Eclipse drugiej generacji. Jest motocykl. Ciekawe, jak się będzie driftowało motocyklem. Okay. Shit. Mamy Chevroleta w wersji dub. No dobra. Drogie, to co to takie drogie? Czyli są samochody z bodykitami, to są w takiej wersji DAB. O 3000 GT, wow. Nieźle. Skyline mamy, a jak mamy Skyline, no to już fantastycznie jest, nie? Mitsubishi Evo 9, Ducati, tego raczej nie będę chciał mieć, ale tego już tak. Miura, Aston Martin. A, Chevrolet 6. Gallardo. Jest to stare Gallardo. Masakra. Murcielago Roadster. Co?
zwykłe Murcielago i Dub Edition. What? Co jest? Cobra Concept? Pierwsze widzę, znaczy wiem jak wygląda Cobra 427, ale koncepta jeszcze nigdy nie widziałem. Wygląda okropnie. Kurde. Dobra, Kawasaki. O! Bel Air. O, jest w tym najnowszym NFS-ie też, nie? Impala. Uuu, shit! Impale trzeba by było sobie wziąć. Malibu, GTO. Kurde, sporo tych samochodów. Ile ich jeszcze tu jest? Ty! Z 2008. Uuu, Evo 90. O Boże! Jaki paskudny model samochodu. Zobaczcie na te światła. Jesus. Okej, okay, AMG. Impala. Policyjne samochody! Będziemy mogli robić misję policji. I to wszystko, ej, jest dużo do wyboru. Spoko. Czyli tu możemy sobie wszystko kupować. Na niektóre samochody było mnie stać już teraz. Ale spoko, my mamy tutaj Silvię. Wygląda sobie ona tak. I no, wygląda biednie, więc będzie trzeba ją troszeczkę tutaj przerobić. I mamy wersję amerykańską, która nie ma popsutej kierownicy. Bardzo dobrze. Zobaczmy, co my tu możemy zmienić. Front bumpers. A możemy... Uuu, shit, już na początku mamy dostępne parę rzeczy, także bardzo fajnie. A, zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Dobra, to są przednie. Możemy światełka zmienić. Moment. White body? No way. Jest jakieś white body, ale jeszcze nie odblokowałem, czyli fajnie! To możemy sobie to... Ekstra, dobra, jest kolor. Kolor wnętrza. I tutaj mamy tył, okej. Okay. Czyli tu możemy sobie wymienić zderzak z tyłu. A, weźmy sobie tam. Bup. Chociaż powiem szczerze, wolałbym wymienić sobie jednak... neony możemy sobie... To są te klimaty, no, z tamtych lat. Możemy sobie pokolorować szyby na... Spoko to wygląda. Side. Także mamy tu opcje i to sporo tych opcji widzę. Już na samym początku możemy sobie takie drzwiczki zainstalować. What? I to jest całkiem tanio. Podoba mi się to. Intercooler? Co to robi? Znaczy wiem jak to, co, czego to jest, ale... Czemu to jest czarne? Ja bym chciał to pomalować jakiś inny kolor. Dajmy taki szybszy, czerwony może. Kolor interior. A ja bym wolał z zewnątrz. O, shit! Neony! Możemy sobie neony zainstalować. Spoko! Dobra. A to za to się nie płaci? Świetnie! Podoba mi się to! Mamy neony w samochodzie. Tak po prostu. Nawet kierownicę można wymienić. Nice. I to wcale nie jest jakieś super drogie. Front seats. O shit. Powiem wam, że Need for Speed się przy tym chowa. Jeśli chodzi o opcje tuningowe. Spoilery, zobaczmy. Okej. Okay. Wiecie co, trochę się czuję źle z tym, że przodu żeśmy nie porobili. To jest sam początek gry, ja dopiero co uruchomiłem i przejechałem, nawet chyba nie wiem czy prolog skończyłem, a już mamy dostęp do jakichś tam części. Nie, wezmę sobie jednak ten. I jakoś to będzie wyglądało, ale zobaczmy, tutaj mamy jeszcze tak. Zaraz. Gdzie tu się wychodzi? Aha, to są wszystkie moje... Uuu, shit, trochę to się dopiero tutaj... Dobra, a zobaczmy sobie, bo ja bym chciał... Nie. Pyk. I... Pay. Dobra. Ja bym chciał ulepszyć trochę osiągi może. Exhaust. Pyk. Nitro. Oczywiście. O, shit. No, ale to jeszcze starczy. Dobra. Nitro i tam wydechy. Zajebiście. I super. Cyk. Zapłacone. Paint shop. I to... Nie mamy niestety... Airbag. Co? Co to robi? Aha. A to jest hydraulika po prostu. Aha. To włączmy wszystko. Ty.
Spoko, niech to będzie na glebie, tylko... dobra, wychodzimy. Mamy porobiony już samochód maksymalnie chyba i mamy tak, najważniejsze to mamy spoiler. Hydraulika, you can activate pressing D-pad. Okej. Okay. Oh shit! Ja pierdolę! Serio? Wypad z tym, spierdzielaj! Jezu, nie mogę nic kliknąć, tylko muszę zobaczyć ten... Pokaż mi ten samochód. Czekaj, który to D-pad? Boże! Wszystkie komunikaty mi teraz wyskakują. Aha, dobra, on sam... Aha, on sam siada... Jak się zatrzymujemy, to on sam siada. Ale kurde, to wygląda źle! W sensie... A ja to chyba tak zaznaczyłem, żeby tył mocniej siadał, tak? O shit. A to chyba negatyw się zrobił nawet z tyłu. Ej, spoko to wygląda. No dobra. Pobawiliśmy się trochę tym tuningiem. Chodźmy może... Ojej. Chodźmy może na ten... Na jakiś tam wyścig, czy jakąś misję, bo tak to się tutaj nazywa. Jakaś misja. Na mapce już widzę, że pojawili się policjanty. To chyba na niebiesko jest oznaczona policja. I teraz tak, i tutaj, zobaczcie, tu po prostu stoją samochody, nie? Stoją sobie samochody, albo jadą, nie jadą, ale bardzo powoli. Możemy rzucić im wyzwanie. Tu jest Sirocco. To jest jakiś drag racing, tak? A, czekajcie, czym to się... O. Ops. I co my tu robimy z tym ziomeczkiem? A. Aha, czyli fajnie, że... Jest, siada! Na linii startu też mamy ten, nasze Ciro... O kurde, on już pojechał. Siadaj, mam nitro? Jak to się nitruje? Oh shit! Się rozmywa wszystko. No i teraz ten. Tylko, że tu nitro mamy chyba na jeden strzał, zdaje się. Gdzie mam jechać? Oh shit. Tak, nitro mamy raczej na jeden strzał. Chyba tu jedziemy cały czas prosto, to jest wyścig drag. Na szczęście nie muszę zmieniać tu biegu, bo bym się w ogóle zgubił w sterowaniu. O, widzę chyba linię mety. Tylko nie wiem, czy ja dobrze jadę, w tym problem. Nitro, znaczy ten hamulec, o super. Pojedziemy sobie, to chyba wyścig od punktu do punktu, takie bardzo lubiłem. A lubiłbym je jeszcze bardziej, gdybym znał tę mapkę. Gdyby nie było ciemno jak w dupie, bo jest bardzo ciemno i nic nie widzę. Znaczy bardzo mało widzę. Pojedziemy sobie tu, to jest chyba najlepsza droga. O, shit. To jest chyba najlepsza droga, bo on też jedzie tą właśnie drogą. Auć. A, i jeszcze jedno, bo pewnie zwróciliście uwagę, ale tutaj nie da się niszczyć lamp. Jak wjedziemy w jakiś słup, to się na nim zatrzymamy, co jest moim zdaniem bardzo fajne, bo w niektórych grach lampy latały jak, wiecie, jakby to były patyki poprzyczepiane do ziemi, nie? Pyk. Dojechaliśmy first. I co dostałem za to? $220. Ekstra! Mogę sobie już furkę stuningować, także beat in the red light race, ok? Czyli to jest red light race. Chodzi tu o wyścig z punktu do punktu. Taki jakby drag trochę, no. Sleep, earn rep on the strip. Coś nie zrobiłem, tutaj nie wykonałem. Race back, race results. Możemy replay zobaczyć sobie. Zobaczmy sobie, co my tu mamy. Okej, okay. To jest ten... No dobra, czyli mamy jakieś tam statystyki. Before entering the crew. Okej. Okay. Możemy sobie naprawić od razu po wyścigu samochód i dostajemy pełne nitro po skończonym wyścigu, zdaje się. I chyba przed wyścigiem trzeba uzupełnić to albo coś. Da się wyłączyć to dziadostwo zamiast wchodzić do tego? Fumiko. Chcielibyście się nazywać Fumiko? Bo Fumiko właśnie wysłała mi SMS-y. Ja w ogóle, zobaczcie, jaki pager fajny. W ogóle wiecie, co to jest pager? Pagery były... Co tu się dzieje? Co? Policja mnie goni za co? Cześć, spokojnie sobie jadę. Okej. Okay. Out maneuvering. I... grip. Okej, dobra. Musimy ich po prostu zgubić. Robiąc tak, żeby jechać jak... O, shit! Żeby ich wymanewrować jakoś. Czyli musimy chyba często skręcać. Żeby zgubić ich z pola widzenia. Znaczy, no, oni nas zgubili z pola widzenia. Więc wczujmy się, jak teraz kierowca z filmu
Drive i uciekajmy policji. O, jest parking jakiś, da się tu wjechać? Wow! No, bo jestem zaskoczony. O, żeż ty, jak oni tutaj tak super co... Aha, bo to się da zniszczyć, spoko. Jedziemy. O, siedy. Co? Jak mnie tak szybko zaaresztowali, gdzieś jeszcze się ruszałem? Ja pierdzielę. Ile kasy? Straciłem. To tak jakbym stracił jeden wyścig. Cholera. Okej, tu mamy jakiś trudniejszy wyścig. Zobaczmy, co to jest. Jakiś to będziemy tyk ten. Tutaj. Hops. Patrzcie, jaki drift. Pięknie. Tu kobalt jedzie. Jest, nienawidzę tych kobaltów od Need for Speed'a Carbona. To. No, myśli, że jest dobry, tak? To jest tutaj start. Okej, musimy się ścigać do startu. Slipstream. Okej. Tutaj mamy coś takiego, to się nazywa Slipstream Turbo. Tylko, że to turbo mi nie pasuje. Slipstream, okej. Ale turbo? Gdzie tu jest turbo? No po prostu przyspieszenie ze względu na mniejszy opór aerodynamiczny. Jesus. A to się tu nazywa turbo jakieś. Co to za turbo? Musimy się ścigać aż do mety. No, przepraszam, aż do startu, bo będziemy tutaj startować dopiero. Co? Jak to drugi? Chociaż to była... Aha, no. Czyli ja miałem tam dojechać pierwszy. Ja chciałem się zatrzymać, bo myślałem, że to przejadę. Ach, te zasady są dziwne. No dobra, jedziemy. Co oni tu za fury mają? Czyli zobacz, jak fajnie to wygląda. To przypomina ta grafika troszeczkę Need for Speed'a Carbona. Z tym, że anti-aliasing tutaj w ogóle nie istnieje. Ta gra naprawdę nie wygląda dobrze. Pod względem grafik, przynajmniej w nocy, no. Mam nadzieję, że zaraz nastanie dzień i będziemy mogli zobaczyć coś więcej niż czarne ulice. I tak nie zwróciliście pewnie na to zbytnio uwagi, ale dosyć dobrze... Czasie, ty, co to za... Co? Co oni tacy dobrzy są? No dobra. To nitro też nie działa tutaj zbytnio. Co oni tacy dobrzy są? Spychają się, tak. Mam nadzieję, że nie będą ważyć 6000 ton, jak w innych grach wyścigowych. Chociaż w niektórych grach wyścigowych jest tak, że jak kogoś zepchniemy z przeciwników, to rzeczywiście go spychamy, nie? I on tam jakoś ten się rozwala. A tutaj jeszcze nie wiem, jak to będzie. Musimy sprawdzić. Bo jeśli będą ważyć 600 ton, przy spychaniu to mnie krew zaleje. Będzie trzeba ich jakoś ten... wykiwać tak na tej. Dobra, czyli to jest najtrudniejszy wyścig, jaki teraz jadę. Pytanie, czy dam radę go wygrać. Gdzie oni tam pojechali? Co jest? Na skróty jakieś. Chyba pojechali przez centrum handlowe czy coś takiego. Ale wydaje mi się, że zaraz będą miał prowadzenie. No? Gdzie oni tam pojechali na te skróty? Ale głupki. O, jedziemy przez jakiś skwerek. O, żeż! Co? Dobra, jednak można ich spychać, to chociaż tyle. Tylko, że ja nie chciałem tam jechać. Znaczy, tak jak oni ten... I zepchnął mnie, nie? No ty kurde. Fajne jest to, że tu się ścigasz od punktu do punktu. To jest bardzo fajne. Strasznie mi się to podoba, bo jak się pozna lepiej miasto, to będzie można sobie... różne skróty poznajdywać, nie? Okej, nie poszło mi. Zbytnio. Chciałbym sobie powtórzyć ten wyścig. Ale i tak dostałem kasę. Ciekawe, czy jak powtórzę. Okej. Jeszcze raz. Ciekawe, czy jak powtórzę, to stracę tę kasę. Można w ten sposób może grindować sobie. Okej, wiecie co? Nie ma co się tutaj szczypać z nimi. Ja widzę, że to trzeba na hardkorowo. I od razu na samym początku nitro. Zostawić ich w tyle, żeby nas nie spychali, nam nie przeszkadzali w ten sposób. I ciśniemy. Tak jako mieszkaniec Europy, nie wiem ile mil na godzinę to jest kilometrów na godzinę i tak w zasadzie nie wiem ile my jedziemy. Tak wiecie, na szybko, żeby to sobie w głowie przeliczać. Nie mają szans, teraz wam powiem, ja już znam całą tą drogę i teraz to pójdzie leciutko. Cyk, cyk, cyk. Ty co on tutaj taki dobry jest? Patrz, dobra, jedziemy za nim, to turbo ciśniemy. Co to mi się tu zrobiło? Na zielono mi się coś świeci, nie mogę coś... Co? Aha! Spoko! Spoko! Jedziemy sobie za ziomkiem.
Jedziemy sobie zasiąkiem, napełnia nam się jakieś turbo i w każdej chwili możemy go jakby użyć, znaczy dopóki jesteśmy w tym jakby tunelu. Gdzie oni tam pojechali? Kurde. Ja myślałem, że tu jest ostrzejszy zakręt. Ciężko poznać mapę, jak cały czas jest tak ciemno. Ja mam nadzieję, że da się jakoś tę grę tutaj rozjaśnić mocniej. Na następny odcinek postaram się to zrobić. Chociaż kurde, na konsoli nawet nie ma żadnych modyfikacji ani nic takiego, więc może być trochę ciężko. Okej, więc tu... Ouuu! Okej, jedziemy w dragu. Dawaj. Żeż ty! O, ciśniemy za tym Bel Airem tam. I ktoś za mną tam próbował chyba. Musimy naładować to turbo. Gdzie on tu jedzie? Ładujemy. Jezu, ale trudno. No, te wyścigi są naprawdę trudne. Ale podoba mi się to, że te samochody zachowują się rzeczywiście jak samochody bardziej. Chodzi mi o to, że się bujają na jakichś tam wybojach i tak dalej. To jest... O kurde! Ale żem przywalił. Dobra, jedziemy. Dalej. Ja tutaj odpaliłem. Właśnie nie mogę powiedzieć, że to było nitro, ale odpaliłem się czymś. I kurde, samochód czołowa, niestety. Ach, kurde. Dobra, zaraz ich dogonię. Oni chyba zwalniają, jak jestem bardzo z tyłu. Kurde, dają mi fory te samochodki. Już prawie. Dobra, nitro. Poszedł. Gdzie on tam? O, shit. Ale mnie wywaliło, ty. Ja nie rozumiem troszeczkę zasady działania tego turbo, ale to chyba nie jest to najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby gra dostarczała dobrej zabawy, bo to jest gra arcade'owa, nie? Więc też nie możemy tak brać wszystkiego super na poważnie. Ale z drugiej strony jest to bardzo takie śmieszne. Okej, teraz tu. No, co ty tak driftujesz? Co on tak driftuje? Ja się powinien bardziej trzymać tej drogi. Czekaj, bo tutaj... A, gdzie oni jadą? Nie znam tego miasta totalnie. Au! Au! No co, oni grają zespołowo, czy jak? Jedź. O kurde, tam jest meta już. Dobra, nie jest źle. Powinienem... Dupa, nie wyrobię się. Ja pierdziele, masakra. O kurde. Ty, patrz, co się dzieje. Patrz. Będzie drugi. Wow. Jestem trzeci. Okej. Dostałem. A. No dobra. Czyli to. A, tak. Czyli tutaj mamy jakby takie mistrzostwa chyba, czy coś w tym rodzaju. Musimy wziąć udział w serii wyścigów, wygląda na to. Okej. No i dobra. Startujemy. Od razu nitruję, bo zanim ja się rozpędzę, to minie trochę czasu. Oni tu mają naprawdę fury przekozackie. Dawaj, spychamy go. Spychamy dziada. Nie, no najlepiej to się chyba w tym roju trzymać, nie? Chociaż kurde, tak widzę, że jak jadę za nim, to też jadę taką w miarę jego prędkością. O ku, ale we mnie strzelił trafikiem! Widzieliście to? Co za nieczyste zagranie! Jak ja mam ich teraz dogonić, no? Ale strzelił we mnie. Jedziemy tutaj 700 na godzinę, a on nagle tak trafikiem we mnie strzelił. O, co za typy. Ja myślałem, że Need for Speed jest trudny. Co jest? No dobra, spróbujmy bez driftowania. Tak lekko wejdziemy sobie. O, taki power slidik, coś. Bo jak się zaciągnie ręczny i tam driftujesz, to ciężko. To chyba są też takie zawody driftowe, bo te nas samochody naprawdę... Jak wciskamy ten niby ręczny, to samochody zrobią się super driftowe, tak jak Need for Speedzie na niektórych trybach. A, ten jedzie super wolno. Ja muszę jechać szybko, żeby ich tam dogonić. Tutaj mamy kolejnego ziomeczka. Chodź, ziomeczka. Zwolnimy, żeby sobie uzupełnić turbo, bo inaczej nie dogonię tych z przodu. Ojej. Ty, to jest chyba... Mitsubishi? Nie, co to tam z przodu jedzie? Nie wiem, wyprzedzam go. Okej, i tutaj mamy z przodu sobie dziada. Cześć, ja pojadę na skróty. O, shit, nie pojadę. Okej. Oni pojechali na skróty, jak? Przez jakieś tam schody?
Cieszyłem za niski samochód, żeby tam cisnąć. Oni chyba też. Dobrze. Musimy ich... Teraz... Jak oni to robią, że oni tacy szybcy? To jest trudny wyścig jednak, no. Są mistrzostwa. Ale podoba mi się ta gra, naprawdę... O, żeż kurde! Naprawdę dostarcza dużo frajdy ściganie się. Tylko już nie dostarcza dużo frajdy zderzanie się, jak oni... Oni, ja nie wiem jak oni to robią, że wymijają wszystkie te trafiki bez żadnego problemu. Ja nie znam w ogóle tej mapy, to jest trudne jak się nie zna mapy. O, shit. O, shit. O, shit. Czekaj, może jeszcze się uda, nie traćmy nadziei, bo oni coś tutaj bardzo wolno jadą, bardzo wolno. Ja chyba miałem tam jakiegoś ziomeczka wyprzedzić. I go nie wyprzedziłem. Ouu! Dostałem jakieś tam rzeczy. Return to curse, okej. I co, zaliczyłem to czy nie? Ojej, nic tam się łączyło. Tak, chyba tak. Nie wiem. Coś się tu porobiło. W każdym razie są jakieś nowe wyścigi, dużo trudniejsze. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek. Tak jak wam powiedziałem, zostawcie łapę w górę, jeśli podoba wam się ta seria. Trzymajcie się, na razie, pa pa.